Witam z strony Tomasz. Słuchajcie, dzisiaj w drodze z pracy postanowiłem zatrzymać się sieci fast foodów, która nazywa się Boss Burger. Ja już tam kilka razy byłem, przypadło mi to do gustu, natomiast ani razu jeszcze nie miałem przyjemności ten filmika nagrać, więc dla Was to będzie coś nowego. Co to jest Boss Burger? Boss Burger jest to sieć restauracji, która serwuje hamburgery, frytki i tak dalej. Natomiast różni się to od wszelkich innych sieci typu In-N-Out, Carl's Jr., McDonald's i tak dalej. Różni się to tym, że produkty, których oni używają, są przynajmniej z tego, co oni reklamują, są organiczne. A więc powinno być to zdrowe. Słuchajcie, zjechałem nie tutaj, gdzie trzeba. Zagadałem się i myślałem, co do Was mówić i... Ale słuchaj, nic jest ok. Zaraz będziemy na miejscu. Zjechałem na jedną plazę za szybko. Tutaj jest McDonald's, zobaczcie, przy okazji. Nic nowego. Tu jakiś koleś stoi, a prosi o pomoc, o pieniądze. Tutaj go mamy. Nic, słuchajcie. Ja zaraz tam na miejscu będę. Ja się chyba nie zatrzymuj się, bo już czerwona jest. Ok, tu jest wjazd na 15 na południe. Zaraz będziemy w tej restauracji. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku, co zamówiłem. Jaka jest cena tego zamówienia? Jest temu, czy samochód z pieprzu. Tu jest ta plaza. Zresztą ona bardzo ładnie wygląda. Ja bardzo lubię palmy. Tutaj sporo palm wszędzie jest na tej plazie. I tu jest Boss Burger. Ten Boss Burger już przejeżdżamy. Tutaj jest po lewej stronie. Postaram się tak zaparkować, aby jego przodu było widać. O, tutaj staniemy. Tu mamy tego Boss Burgera. Nie wiem, czy po słońce będzie widać. Naturalne i świeże produkty. Jest to otwarte. Burger Boss, tak to się nazywa. Ok, pakujemy się do środka. A więc tak to wygląda. Tu mają tą kuchnię całą. Na górze jest menu. Zaraz wam pokażę z bliska, jak ona wygląda. Mają poinstalowane monitory, znaczy telewizory. Żeby pokazujemy jakieś imprezy sportowe. Tu mają urządzenie, gdzie możemy sobie na napoje dolewać. Kola dietetyczna, Sprite, jakieś tam inne. Mają taki taras też, czy można sobie na zewnątrz siedzieć. Tu jest te menu. Nie jest to super tanie, ale myślę, że warto. Pokolejmy sobie, możemy sobie wybrać numer 1. Beef, chicken i tak dalej. Następnie jakimś są rodzaj bułki. Następnie sobie wybieramy ser. Ser już za dopłatą 99 centów. Następnie rodzaj sosu, jaki chcemy sobie dobrać. 4. Następnie jakie chcemy dodatki, czy tam jest sałata, spinacz i tak dalej. Pomidory, cebula grillowana. Tu są dodatki, które trzeba zapłacić. Awokado, bacon. Mają frytki po 1,99. Frytki ze słodkich ziemniaków 2,99. Napoje są po 1,79. Szejki. Co ja zapłaciłem? 5,99 za chicken.
Wybrałem sobie dwa sosy, to jest majonez oraz 1000 Islands, sałata, pickles, zielone oliwki. A tu mamy już to jedzonko, tutaj są frytki. I ten hamburger to jest z dwóch części, to jest jedna część. To jest druga część, to się po prostu składa razem. I z tego możemy sobie zrobić hamburgera. To po prostu przykładamy na to. Mamy dwie bułeczki razem złożone. Jaka sobie zjem to osobno. Mam, jak zamówiłem sobie, dwa ogóreczki, sałatę, cebulę. Mamy kuraka, oliwki. Super jedzenie. Oto ja zabieram się za jedzenie. Trzymajcie się, hej.